Szczęść Boże, witam serdecznie na kolejnej uczcie przed śniadaniem. Moi drodzy, sobota w oktawie wielkanocnej. Dzisiaj Pan Jezus odniesie się do problemów z wiarą i do wątpliwości. Jeżeli czasami się z tym zmagasz, to rozważanie jest dla Ciebie. Cieszę się, że możemy się po raz kolejny spotkać. Cieszę się, że systematycznie uczestniczysz w naszych spotkaniach przy tym obficie zastawionym stole, stole Bożego Słowa. Pan Jezus na każdy dzień przygotował dla Ciebie coś wyjątkowego, ponieważ Ty jesteś dla Niego wyjątkową osobą, ponieważ On dla Ciebie, właśnie dla Ciebie, bo jesteś wyjątkowa, bo jesteś wyjątkowy, umarł na krzyżu. Gdyby na świecie była tylko jedna osoba, czyli Ty, On zrobiłby to samo. To samo dzieło zbawienia, to samo dzieło odkupienia. Zapraszam Cię do wspólnej modlitwy i dziękczynienia za to, co Chrystus dla Ciebie, dla mnie, dla wszystkich tutaj obecnych robi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu Chryste, chcę Ci podziękować za Twoją miłość, za miłość, która wyraziła się na krzyżu, w zmartwychwstaniu, za miłość, która jest widoczna na Twoim zmartwychwstałym ciele, a wymiarem tej miłości są rany, które postanowiłeś zachować, rany, które potwierdziły niewiernemu, słabemu w wierze, apostołowi Tomaszowi, że to faktycznie jesteś Ty, że to Ty jesteś Panem i Bogiem moim, że to Ty jesteś Panem i Bogiem naszym. Panie Jezu Chryste, Tobie oddaję moje trudności, wątpliwości, z którymi się na co dzień zmagam. Ty znasz moje serce, ale Ty lubisz, jak Ci swoimi słowami o tych sprawach, o tych trudnościach opowiadamy. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście. I oto przychodzimy, aby i zawierzać się, i prosić, ale i cały czas dziękować za dzieło odkupienia, za Twoje zmartwychwstanie, za to, że możemy przeżywać tę oktawę wielkanocną. Niech to dziękczynienie płynie przez niepokalane serce Matki Najświętszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszej Ewangelii. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Po swym zmartwychwstaniu wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił 7 złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy byli z Nim, pogrążonym w smutku i płaczącym. Oni jednak, słysząc, że żyje i że ona go widziała, nie chcieli wierzyć. Potem ukazał się w innej postaci dwom z nich w drodze, gdy szli na wieś. Oni powrócili i oznajmili pozostałym, lecz im też nie uwierzyli. W końcu ukazał się samym 11, gdy siedzieli za stołem i wyrzucał im brak wiary i upór, że nie uwierzyli tym, którzy widzieli go zmartwychwstałego. I rzekł do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, w tej Ewangelii widzimy opór serca uczniów, ich słabą wiarę, czy brak wiary wobec słów tych, którzy stali się naocznymi świadkami zmartwychwstałego. Oni jednak, słysząc, że żyje i że ona go widziała, nie chcieli wierzyć. No co za ludzie, nie chcieli wierzyć. Potem ukazał się w innej postaci dwom z nich w drodze.
Oni powrócili i oznajmili pozostałym, lecz im też nie uwierzyli. Apostołowie. 3 lata chodzili z Jezusem, słuchali Go, widzieli na własne oczy, oznajmiamy to, co widzieliśmy, co słyszeliśmy, czego dotykaliśmy. I dalej nie wierzą. W końcu ukazał się samym 11 i wyrzucał im brak wiary. Zatem w tym przypadku ludzie nie byli wystarczający. Trzeba było tej bezpośredniej ingerencji Pana Jezusa Zmartwychwstałego. I ja, jako ksiądz, wiem, że nie jestem najlepszym narzędziem do tego, aby w pełni pokazać Ci Chrystusa. Wiem, że różne sytuacje też mogą być niewystarczające. I dlatego trzeba indywidualnej ingerencji Pana Jezusa. Dlatego pamiętaj, że On w sposób szczególny jest obecny w Eucharystii. Ja mogę Ci podpowiedzieć, mogę Ci pomóc, pójdź do kościoła, pójdź na adorację, skorzystaj z sakramentów. Nawet to, co Ci ksiądz mówi w spowiedzi, te różne podpowiedzi, ta rozmowa, to i tak nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest rozgrzeszenie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, aczkolwiek w całym sakramencie działa Pan Jezus. Pamiętaj, że Chrystus ten sam jest obecny w Eucharystii. Jest obecny w Komunii Świętej. Znajdź czas na adorację. Znajdź czas na osobiste spotkanie z Nim, ponieważ On będzie Ci udzielał tej łaski, której udzielił tamtym ludziom. Ale pamiętaj, że trzeba tutaj też przygotować grunt, aby to ziarno, które wypływa od Chrystusa, trafiło na dobrą glebę, żyzną i by zaczęło wzrastać. I tym gruntem jest Słowo Boże. I ten mój komentarz to też nie jest najważniejszy jako człowieka. Najważniejsze jest Słowo Boże. Jeżeli masz do wyboru albo czytać Pismo Święte, albo mnóstwo innych książek, najpierw sięgnij po Pismo Święte, a dopiero potem po tamte książki. Nawet piękne teologiczne. Nie mówię nie. Tak, korzystaj, ale najpierw to. Najpierw Słowo Boże, a potem słowo ludzkie, które też jest z natchnienia Ducha Świętego. Ale pamiętaj o tej wielkiej randze Pisma Świętego i z tego korzystaj, aby Twoje wątpliwości były rozwiewane. Z tymi refleksjami Cię zostawiam, niech to Słowo Boże żyje, pracuje w Twoim sercu. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. I oczywiście to, co powiedziałem, nie oznacza, że pośrednicy, księża, inni ludzie nie są potrzebni. Są, ponieważ Chrystus rzekł: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Pan Bóg posługuje się ludźmi, ale posługuje się ludźmi po to, aby ludzie nie przyprowadzali do siebie, ale by podprowadzali pod Pana Jezusa. Szczęść Boże i do zobaczenia, wszystkiego dobrego i zapraszam jutro na ucztę przed śniadaniem.